Doha, miejsce transferowe i okno na świat. Stąd polecisz praktycznie w każde miejsce na ziemi. Większość turystów dociera do portu lotniczego, przesiada się w inny samolot i wylatuje bez opuszczania lotniska. My mieliśmy okazję, z uwagi na tańszy bilet powrotny do Polski, zostać w Doha nieco dłużej i poznać miasto od podszewki dzięki Łukaszowi, który mieszka w Katarze na stałe. Zamieniliśmy więc kilkugodzinny layover na czterodniowy stopover. Niegdyś ziemia Beduinów, pustynia. Głównym źródłem dochodu było tu poławianie pereł. Dziś kraj śpiący na złożach gazu, bogaty, nowoczesny. Katar wzbudzał nasz podziw praktycznie na każdym kroku, a każda nowa informacja o tym ciekawym zakątku świata sprawiała, że czuliśmy niedosyt. Kraj gościnny, zaskakujący, intrygujący pod względem kulturowym. Była to nasza pierwsza wizyta w kraju arabskim i zupełna nowość. Nie do końca wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale to, z czym spotkaliśmy się na miejscu, sprawiło, że chcemy tam wrócić ponownie, a zaraz się dowiesz dlaczego. Tak na początek, wielkim plusem tego miejsca będzie fakt, że bez problemu wszędzie można się tam dogadać w języku angielskim. Dziś zabieramy cię w podróż, która pewnie całkowicie zburzy twoje wyobrażenie tego kraju. Tak przynajmniej było w naszym przypadku. A na koniec, jako wisienkę na torcie, dodamy, jak różne może być postrzeganie pogody w kraju, w którym prawie zawsze świeci słońce. To, co tam usłyszeliśmy w lokalnym radio, po prostu zwaliło nas z nóg. Witamy w Doha! W Katar. Około 3 milionów mieszkańców. Praktycznie wszyscy skupieni są tutaj w okolicach Doha, no bo poza Doha to jest tylko pustynia. W filmie będzie nie tylko hipnotyzująca panorama Doha, stolicy Kataru. Imponujące są te budynki, powiem wam. Wysokie drapacze chmur, takie jak kultowy Buri Qatar, czy drapacze chmur przy Lusail Boulevard, które w nocy wyglądają troszkę jak statki kosmiczne z filmu Arrival. Widok ten po prostu zachwyca. Zobaczcie, jaki piękny widok, ten skyline całego miasta, tego centrum. Pięknie to wygląda. No. To jest ta taka główna ulica Al Korniche. Ale to tylko pierwsze wrażenie ze stolicy Kataru, a jest tego naprawdę sporo więcej. Pomyśleć, że jeszcze nieco ponad 20 lat temu była tutaj tylko pustynia. Jak nam powiedział lokalny kierowca Ubera, ojciec obecnego emira Kataru odkładał tylko pieniądze z gazu i praktycznie ich nie wydawał. Wiele zmieniło się po przejęciu władzy przez jego syna. Pieniądze na inwestycje popłynęły grubym strumieniem, co zresztą dało się też zauważyć podczas organizacji niedawnych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, na które wydano więcej pieniędzy niż na wszystkie poprzednie Mistrzostwa Świata razem wzięte. A tu, moi drodzy, drugi największy stadion na Mistrzostwach Świata. Tutaj była ceremonia otwarcia. W Onecie w trakcie mistrzostw czytałem, który kraj wygrał mistrzostwa. I wiecie, który? Znaczy, Polska. W sensie? Ponieważ wszystkie krzesełka na stadionach są wyprodukowane przez polską firmę. Coś ty? Tak. Na wszystkich stadionach? Na wszystkich stadionach. Wow! Widać tam inwestycje budowlane, które zmieniły krajobraz tego miejsca nie do poznania. Teraz skyline w Doha wygląda niesamowicie. Przypomina mi nieco ten z Miami, ale jest zdecydowanie bardziej kolorowy, zwłaszcza w nocy. A tutaj, w tym miejscu, gdzie widzicie te wszystkie wieżowce, przed rokiem 2000 tutaj była praktycznie tylko pustynia. Praktycznie nic tutaj nie było. Na miejscu poznaliśmy rodowitych Katarczyków, którzy, jak się dowiadujemy, stanowią poniżej 10% populacji tego kraju. Ale w Katarze jest około 300 tysięcy Katarczyków, a reszta to są przyjezdni ludzie, czyli około 3 miliony ludzi razem tutaj mieszka. Czyli tak wygląda na to, że rdzenni, rodowici Katarczycy to tylko 10% populacji tego kraju. Reszta mieszkańców to przyjezdni, szukający tutaj zatrudnienia. Byliśmy w takim lokalnym domu w Doha. Słuchajcie, to jest chata Łukasza znajomego, który z nami się wybiera teraz właśnie na tą wycieczkę. I on mówi, że on jest biednym człowiekiem. Pojęcie bycia biednym w Katarze widocznie ma zupełnie inne znaczenie niż u nas. Mieliśmy okazję zobaczyć i nawet trzymać pięknego sokoła, których hodowla w Katarze jest bardzo popularna. Taki ptak może kosztować tyle, co nowy samochód. Mają tam nawet szpitale przeznaczone tylko dla sokołów. Pokazali nam kilka miejsc w samym Doha i poza miastem, bo widzieliśmy też ich taki punkt wypadowy przy samym morzu. Dzisiaj jedziemy do Al Khor, na plażę tak naprawdę, do Khalida, który zaprosił nas do swojego kampu. Czyli, no zobaczcie, jak to wygląda, to jest takie miejsce, gdzie oni jeżdżą spędzać wieczory, głównie w zimie, bo to tak do kwietnia trzymają. Tam można robić grilla, no to jest przy plaży.
więc też bardzo fajna lokalizacja. Mają tam małą altankę, gdzie spędzają weekendy, grillują i zażywają kąpieli. Hello, Poland! A latem? Latem tam jest tak gorąco, że mają tam, cytuję, gorączkę z nieba i gorączkę z wody. Woda jest ponoć tak ciepła, że nie daje żadnej ochłody, a na zewnątrz panują upały ponad 40 stopni. Dlatego raczej odradzam odwiedzanie Kataru w miesiącach letnich, chyba że ktoś uwielbia ekstremalne temperatury. A tu w ogóle nie ma cienia, nie ma drzew. A Natalia mówi, wszystkie drzewa powycinali. Ja mówię, jakie cholera drzewa, przecież to pustynia była. Pustynia, kraj beduiński. Tutaj gdzie jak widać drzewo, to właśnie posadzone dopiero. Katarczycy pokazali nam też, jak się nosi ich tradycyjne stroje i przewieźli ich samochodem z ogromnym silnikiem V8, bo paliwo u nich kosztuje około 50 eurocentów za litr, niewiele ponad 2 zł. Nie wiem, czy wiecie, ale woda gazowana potrafi być droższa od paliwa. Nie potrafi, a jest wręcz. A jest, więc tak. Nikt tam nie myśli o małych i oszczędnych autach. A, to on tak ryczał. Właśnie spytaliśmy się pana na stacji benzynowej, ile kosztuje litr paliwa, bo tutaj nigdzie nie ma cen, tak jak w Polsce, że są wyświetlane przed stacją. I na dzień dzisiejszy litr paliwa kosztuje... Jakieś 2 riale? Czyli w przeliczeniu na euro. Czy na złotówki, tutaj wam wszystko napiszę, bo teraz ciężko mi policzyć. Czyli no, dosyć tanio. Katarska scena kulturalna to tętniąca życiem mozaika tradycji, bo są naprawdę konserwatywni, ale też kreatywności, bo jednak chęć rozwoju i pokazania światu, że Katar to nowoczesny kraj, jest bardzo duża. To właśnie się dowiedziałem, że tutaj ludzie potrafią trzymać w domu jako zwierzęta domowe tygrysy na przykład albo lwy. To nie jest codziennością, ale się trafiają takie przypadki. Od tętniącego życiem Suk Wagif, gdzie można naprawdę zatracić się w aromatach egzotycznych przypraw i lokalnego jedzenia, po Madhav, Arabskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, prezentujące współczesną scenę artystyczną regionu. Katar ma coś dla każdego. Kolejną ciekawostką na temat Doha i ogólnie Kataru jest to, że wszystko praktycznie jest przetłumaczone na język angielski. Wszystkie nazwy są tymi ich literami, takimi ich alfabetem arabskim jakimś. I wszystko obok jest przeważnie po angielsku. Rzadko spotkaliśmy jakieś miejsce, żeby po angielsku napisów nie było. I wszyscy mówią po angielsku, także bardzo łatwo się dogadać. Przygotuj się też na naturalne piękno Kataru, czyli pustynię. Była to nasza pierwsza okazja na przejechanie się wielbłądem po prawdziwych pustynnych wydmach. No i tak, moi drodzy, wylądowaliśmy w karawanie. Jesteśmy na pustyni. Widok zachodzącego słońca, chowającego się za piaskową wydmą, bezcenny. Moi drodzy, zostawcie kciuka w górę. Katar to także przepych pieniądza, który widać na każdym praktycznie kroku. Zobaczcie w ogóle ten budynek, jaki on jest. To wszystko jest takim rozmachem robione. Widać, że czuć tu pieniądz, jak to mówią słowa piosenki. Zaczynając od pięknych drapaczych chmur, które tworzą niesamowity skyline miasta Doha, przez klimatyzację na otwartej przestrzeni na zewnątrz. Tak, mają tam klimatyzowany deptak pod gołym niebem. Słuchajcie, tutaj na tej uliczce są takie kratki, czy jak to nazwać? Nie są kratki, ale takie otwory i stąd, jak jest gorąco, jest nawiew, klimatyzacja. To jest otwarte, na otwartym powietrzu, a tu jest klimatyzacja. Normalnie to jest szok, nie? Zwłaszcza po przyjeździe z Tanzanii, to tutaj takie rzeczy się dzieją, że to się w głowie nie mieści. A kończąc na lampach w kształcie liści palm. Spójrzcie, moi drodzy, jakie piękne lampy. Troszkę fanaberia chyba, moim zdaniem, ale nie no, wygląda pięknie. Cała droga z takimi lampami. Wszechobecne fontanny, które w kraju mieszczącym się praktycznie na pustyni i który całą wodę czerpie z morza, która jest ocalana, też są jakąś formą pokazania się, że mają tam sporo pieniędzy. Doha mieliśmy przyjemność odwiedzić w trakcie trwania Ramadanu, co dało naszej wizycie wyjątkowego charakteru. Nie ukrywam, na początku wiadomość o tym, że pierwszy posiłek może być spożyty dopiero po zachodzie słońca, lekko zmroził nam krew w żyłach. Jak to mamy zwiedzać miasto podczas takich upałów bez jedzenia i picia? Przecież nie wyjdziemy z tego żywi. Na miejscu okazało się jednak, że jest wiele opcji, aby panujące reguły obejść i to wcale nie jest tak, że wszyscy dookoła mdleją i snują się jak duchy. Moi drodzy, jedzonko dostarczone, także można się przed ramadanem uchować jakoś.
Na czas Ramadanu mieszkańcy najzwyczajniej w świecie zmieniają swój rytm dnia. Sklepy na razie pozamykane, jest po 10:00, przez Ramadan pewnie dopiero będzie coś otwarte po 18:00. Znaczy coś może będzie szybciej, ale większość sklepów się otworzy wraz z końcem postu, czyli po około godziny 18:00. Za dnia praktycznie nic się nie dzieje. Większość ludzi śpi, ulice są puste. Bywało tak, że zwiedzaliśmy okolicę praktycznie sami. Od czasu do czasu zobaczymy jakiegoś człowieka na ulicy, a w tle gdzieś słychać daleko nawoływanie do modlitwy. No ale jak to jest z tym jedzeniem i piciem? Nie można spożywać posiłków ani pić wody w miejscach publicznych. Drodzy, dużym plusem jest to, że na każdym kroku są toalety publiczne. Można nie tylko się załatwić, ale w Ramadanie można się tam napić wody na przykład, czy coś nawet zjeść, jak macie jakiegoś batona ze sklepu czy cokolwiek, bo na ulicy nie wolno nawet rzucić gumy do rzucia. Także nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno rzucić gumy. Za złamanie tych zasad można być ukaranym mandatem. Moi drodzy, to jest toaleta publiczna. Wygląda całkiem nie najgorzej, że tak to ujmę. Zawsze odwiedzając jakiś kraj, a w szczególności tak bardzo różniący się od tego, co znamy i tak bardzo odległego kulturowo, staramy się zachować respekt i szanować tradycje. Mieliśmy za to doświadczyć pięknego obrazka, jakim było zdecydowanie wspólne rodzinne biesiadowanie tuż po zachodzie słońca. Modlitwa puszczana w radio oznajmiała wszystkim wszem i wobec, że już nadszedł ten czas. Słuchajcie, zaczęła się pora, o której już muzułmanie mogą jeść i od razu w radio jest jakaś kazanie, można powiedzieć chyba coś takiego, nie? I jest nawet, przed chwilą było po arabsku, a w tej chwili już jest po angielsku. Słuchajcie, było kazanie, teraz modlitwa. Rodziny tłumnie gromadziły się w domach lub restauracjach i zaczynała się obfita uczta. Dla Katarczyków więzy rodzinne są niesamowicie ważne. Właśnie ten moment spędzało się z najbliższymi i tak do świtu życie toczyło się tutaj w ciemności. Nawet w Ramadanie można się ukryć i można zjeść w pokoju bardzo smacznie. Także nie ma obaw, nie trzeba wcale głodować. To jest aplikacja, przez którą można zamówić sobie jedzenie. Moi drodzy, rozwaliło mi głowę, jak nam kierowca Ubera powiedział, że w Katarze, jak bierze Katarczyk rodowity z obywatelstwem, bierze ślub, to dostaje od razu od państwa mieszkanie. Więcej o tym i o innych tematach na temat Kataru będzie jeszcze na naszym kanale, dlatego subskrybuj, żeby tego nie przegapić. Katar też szczyci się imponująco niskim wskaźnikiem przestępczości, co czyni go jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Słuchajcie, dobra wiadomość. Od Łukasza dostanę żel i będę w końcu chodzić bez czapki. To jest pierwsza rzecz. A druga, słuchajcie, Łukasz nam opowiada, jak tutaj jest bezpiecznie. Łukasz, opowiedz jeszcze raz, bo nie miałem kamery włączonej, że podjeżdżasz do sklepu? Tak, pod sklepem można samochód zostawić otwarty, portfel, telefon, wszystko zostaje w środku, auto włączone. Nikt tego nie ruszy. Jak widzicie na plażę, można spokojnie zostawić rzeczy przy tam torbie, ręczniku, leżaku. Portfel nawet nie ma strachu. Nikt tego nie ruszy, nie. Ale to jest też to, że Doha jest najbezpieczniejszym miastem, albo pierwszym, albo drugim, bo to jest jakoś z Abu Dhabi, oni się ścigają. Najbezpieczniejsze miasto na świecie. Na całym świecie. Tak. Możemy to potwierdzić. Dzieci często bawią się same na placu, nawet po północy. Ludzie w restauracji zostawiają laptopy, telefony, czy nawet portfele na stoliku i idą do toalety. Dowiedzieliśmy się od rodowitego, tutaj poznanego Katarczyka, że jego znajomi od 10 lat nie zamknęli mieszkania, wychodząc z domu. Jak to się dzieje, że nic nie ginie, że nie kradną i że jest tam tak mała przestępczość, skoro jest tam w końcu bardzo duża mieszanka różnych narodowości? Dowiedzieliśmy się, że dzieje się tak, bo mają tam bardzo rygorystyczne przepisy deportacji. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek problemy z prawem lub jest podejrzany o kradzież czy przestępstwo, może być z Kataru bardzo szybko deportowany. Rosnący nacisk Kataru na turystykę doprowadził też do zwiększenia środków bezpieczeństwa i inicjatyw zaprojektowanych tak, aby odwiedzający czuli się komfortowo i bezpiecznie. Władze priorytetowo traktują dobre samopoczucie turystów, zwiększając ogólne poczucie bezpieczeństwa. Tutaj zobaczcie, że Łukasz faktycznie, jak mówił, tak jest. Auto otwarte, odpalone i sobie stoi, jak byliśmy w sklepie. W Katarze czuliśmy się nie tylko bezpiecznie, ale też mile widziani. Kultura Kataru jest zakorzeniona w gościnności i szacunku, tworząc ciepłą i zachęcającą atmosferę dla odwiedzających ten kraj. Ludzie ogólnie bardzo mili są, tak? Przy kamerze chyba tego nie mówiłeś, ale ogólnie ludzie bardzo mili są, są bardzo gościnni.
Tak, nawet miałeś sytuację, że ktoś ci zapłacił za obiad. Za obiad. Tak. Po prostu nieznajomy. Tak, to się zdarza. Rozmawialiśmy normalnie tylko jako dwa stoliki koło siebie. Mieliśmy, była chwila rozmowy i przyszło do płacenia rachunku. Prosimy o rachunek, a kelner podchodzi i informuje, że już jest zapłacone. Lokalna ludność znana jest ze swojej życzliwości i chęci pomocy, dzięki czemu można poczuć się tam naprawdę dobrze. Bardzo sympatyczny facet, bardzo miło było go poznać i pokazał nam tyle rzeczy. Bardzo przyjaźni ludzie, bo w końcu przyjechali jacyś sobie obcokrajowcy, których w życiu na oczy nie widział. Zabrał ich na swoją gdzieś tam miejsce nad morzem, nie? Pokazał nam tyle rzeczy, pokazał nam jak się wiąże chusty. Poczęstował herbatą, nie? Posiedział z nami, spędził czas, a przecież nas w życiu na oczy nie widział. Nawet, tak mają. Naprawdę przyjazny. Zróżnicowana scena gastronomiczna Kataru oferuje przepyszną gamę smaków. Od tradycyjnych katarskich po światowej klasy kuchnię międzynarodową. Mają tutaj większość najlepszych kuchni świata, dlatego wszyscy miłośnicy pysznego jedzenia z pewnością będą zadowoleni. Mają też sieciówki amerykańskie, których na przykład nie widzieliśmy w Europie. A jeszcze jedna ciekawostka, w tym supermarkecie znajdziecie nasze polskie czekoladki Wedla. Tak mówi Łukasz. Znaczy nie ja, w sensie ten drugi. A teraz ja. Jeśli jesteś fanem czy fanką grillowanego mięsa, to naprawdę ciężko trafić lepiej. Mnie urzekły przepyszne grillowane shish tavok w wersji na ostro. Niebo w gębie. Jak wspomniałem na początku tego filmu, w kraju, gdzie większość czasu świeci słońce, zupełnie inaczej patrzy się na pogodę i na to, co nazywa się pięknym dniem. W lokalnym radio nadającym w języku angielskim usłyszeliśmy coś, co nas niesamowicie zaskoczyło. Był akurat jeden dzień, w którym zrobiło się w Doha pochmurnie i w pewnym momencie poczuliśmy nawet kilka malutkich kropli spadających z nieba. Jednak nie rozpadało się. Po południu w lokalnym radio usłyszeliśmy, jaki to był wyjątkowo piękny dzień. Coś zupełnie innego niż to, co się mówi u nas o pogodzie. Jaka ciekawostka, jak zaczyna się od tej strony czytać, to jest koniec. Trzeba menu otworzyć od tej strony i tutaj ono się zaczyna, odwrotnie jak u nas. Nie tylko czyta się od prawej do lewej, ale też książki się czyta od końca do początku, jak to powiedzieć. Atutem odwiedzenia Kataru będą też na pewno ceny. Można by pomyśleć, że w tak bogatym kraju jak Katar będzie drogo. Katar nie tylko nie jest drogi, ale w porównaniu z Europą myślę, że można powiedzieć, że jest wręcz tani. 4 noce w fajnym hotelu, oddalonym o niecały kilometr od centrum Doha, kosztowały nas poniżej 900 zł. Pokój duży, przede wszystkim dużo miejsca, wielkie łóżko, ogromne. W wielu europejskich miastach za ten standard zapłacilibyśmy 2 razy więcej. Ogólnie jedzenie tutaj mogę śmiało już powiedzieć po tych paru dniach, że nie jest drogie. Tu można za 10 euro naprawdę się najeść. Za przepyszne danie shish tavok, wcześniej już przeze mnie wspominane, zapłaciliśmy w jemeńskiej restauracji poniżej 45 zł. Słuchajcie, taka ciekawostka, przyjmują zamówienie, zaczynają od facetów. Natalię zapytał na końcu, co chce, także taka kultura tutaj jest po prostu. Słuchajcie, moi drodzy, jechaliśmy Uberem jakieś 20 minut. I zapłaciliśmy za to 19 riali, czyli 5 euro może. Moim zdaniem Uber jest tutaj bardzo tani. Za taką przejażdżkę Uberem z naszego hotelu tutaj do Starego Portu, a to jest dystans taki, że za dużo, żeby przejść, bo jakby to był kilometr, dwa, to byśmy mogli się nawet przejść spacerem, to jest dalej. Zapłaciliśmy 10,90, niecałe 11 riali. Łukasz nam powiedział, że jak się zamawia w Katarze Ubera, to nie czeka się tak jak u nas 10, 15, 20 minut czasami, tylko że on przyjeżdża w minutę. No i tak się zastanawialiśmy, czy to faktycznie się sprawdzi, nasz pierwszy przejazd Uberem. Zamówiliśmy, wyskoczyło mi, że za minutę będzie, wyszliśmy z hotelu i patrzymy, podjeżdża. Normalnie jakby czekał na nas za rogiem hotelu. To jest niemożliwe. Łukasz chyba to ukartował wszystko, żeby to dobrze wyglądało. Było zaplanowane. No, Łukasz, przejrzeliśmy cię. Przejrzeliśmy cię. Więcej o cenach w Katarze zobaczycie też na naszych vlogach z tego miejsca. Dobra, moi drodzy, mamy kartę SIM z internetem i jakbyście potrzebowali, idźcie do Vodafone'a, bo dostaliśmy za 30 riali kartę i 2 giga internetu, a wczoraj nam chcieli wcisnąć 30 riali za samą kartę i 35 za internet, 65 riali, czyli ponad 2 razy drożej. Nikt się nie chciał wcisnąć. Tam pani chciała nam wcisnąć. Po prostu pani podała cenę, a my jej nie przyjęliśmy. Chciała nam wcisnąć.
Powiedz, gdzie mówiłeś, że tutaj jest normalnie kościół katolicki, że święcenie normalnie pokarmów na Wielkanoc? Tak, jest. Gdzie to jest? Jakaś to strefa? Jest kompleks tego? Religijny się to nazywa. Jest za miastem, ogrodzony. Tam są kościoły dla wszystkich wyznań przygotowane normalnie. Jedyna różnica, na zewnątrz nie ma żadnych symboli religijnych. Aha, nie mogą być krzyże na przykład na górze, tutaj nie pozwalają na to. Tak. Ale normalnie kościół jest i nikt nie ma problemu z tym. Dokładnie. Okej, okay. Czyli taki kolejny, można powiedzieć, mit, o którym słyszałem, że tutaj w tych krajach arabskich nie pozwoliliby wybudować kościoła. Nie, to jest mit. Oto nasze kilkudniowe spojrzenie na Katar od wewnątrz, które mocno zmienia nasze spojrzenie na ten kraj i pokazuje jego wielowymiarowy urok. Polacy są wszędzie, słuchajcie. Nie, dopiero przyjechaliśmy teraz. Tak? Ale jest bufet tylko. Łukaszu, a jak tutaj jest z alkoholem? Gdzie się go kupuje? Bo mówiłeś, że w hotelach, gdzie są jakieś imprezy, normalnie jest w barach alkohol dostępny. Tak, we wszystkich praktycznie hotelach pięciogwiazdkowych są kluby i bary i można kupić alkohol. Bez problemu, bez żadnych limitów, tak, licencji i tak dalej. Tak, dokładnie. Każdy może kupić, kto wejdzie. Natomiast jeżeli chcesz kupić w sklepie, jest jeden sklep w Doha, do którego trzeba mieć licencję. Tą licencję wyrabia się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy, że się zgadza, i zaświadczenie o zarobkach, ponieważ masz określony limit miesięczny, ile możesz, za jaką kwotę możesz kupić alkohol. I to jest uzależnione od tego, ile zarabiasz. Czyli nie ma tak, że ktoś przepija całą pensję i nie przynosi nic żonie do domu? Takiej sytuacji po prostu tutaj nie ma. Nie, nie. Chociaż Katar jest niewielki, to kilka dni to z pewnością i tak za mało, aby go dobrze poznać. Dlatego na pewno tutaj wrócimy, aby pokazać Ci jeszcze więcej. Niezależnie od tego, czy jesteś poszukiwaczem przygód, miłośnikiem sztuki, smakoszem dobrej kuchni, czy po prostu szukasz wyjątkowych wrażeń z podróży, Katar ma to wszystko. To nie jest jeszcze koniec naszej przygody z Katarem, bo zapraszamy na film o najciekawszych atrakcjach, jakie mieliśmy okazję odwiedzić w Doha, który już wyświetla się na ekranie, oraz na nasze vlogi z tego kraju, które najprawdopodobniej będą już na osobnym kanale z vlogami. Jeśli interesują Cię nasze przygody i vlogi z całego świata, to link do kanału znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Do następnego razu. Kontynuuj odkrywanie i poznawaj nowe miejsca. Pamiętaj też, by wychodzić ze strefy komfortu, bo to tam zaczyna się przygoda. Do usłyszenia. Cześć.